jajko ze wstążki. Wstążkę o długości 40 cm składamy na pół. Związujemy supeł poniżej zgięcia. Przykładamy wstążkę do jajka w taki sposób, aby górna część jajka znalazła się pod supłem pomiędzy wstążkami. Odcinamy nadmiar wstążki. Końce wstążki przyczepiamy szpilkami. Przy suple również umieszczamy szpilki. Kawałek wstążki składamy, zaznaczając na jej krawędzi środek. Prawą i lewą połowę zaginamy w dół. Powstanie kształt trójkąta. Przykładamy wstążkę do jajka tak, aby wierzchołek trójkąta był przy suple, a złożone części pod spodem. Przypinamy wstążkę szpilkami, umieszczając ją na prawym i lewym wierzchołku trójkąta. U samej góry zmieszczą się trzy kawałki. Zawsze umieszczamy je tak, aby w rzędzie końce wstążki nie nachodziły na siebie. Czwarty rząd to 7 kawałków w kolorze złotym. Piąty rząd ma kolor czerwony. Siedemnasty i osiemnasty rząd mają po 8 zielonych pasków. Na końcu przymocowujemy 7 kawałków, tak aby zakryć styropian.
Ostatni kawałek przymocowujemy, podwijając jego końce pod spód. Szpilki umieszczamy wewnątrz. Jajko jest bardzo eleganckie i ozdobne. Można je powiesić na przykład na gałązce wierzby lub na baziach. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj lub odwiedź naszą stronę. Zapraszamy też na Facebooka.